Zrobimy dzisiaj pyszne, kruche ciasto, do którego nie potrzeba żadnej specjalnej formy, z nektarynkami i płatkami migdałowymi. Proste i pyszne. Składniki wypisałam również pod filmem w opisie. Zaczynamy od przygotowania kruchego ciasta. Mam tutaj w misie robota 220 g mąki pszennej, tortowej. Dodaję do niej 50 g cukru, 2 żółtka, szczyptę soli i 110 g masła zimnego, prosto z lodówki. I zagniatamy kruche ciasto. Gotowe ciasto spłaszczamy odrobinę i zawijamy w folię spożywczą. Wstawiamy do lodówki na około 30 minut. Potrzebujemy około 3-4 nektarynek. Musimy pokroić je w kawałki. Takie nieduże. Jak pestka nie chce Wam wyjść z nektarynki, to musicie ją wykroić. Przygotowałam sobie papier do pieczenia. Zmoczyłam go odrobinę od spodu, żeby mi się nie przesuwał. Musimy teraz rozwałkować nasze ciasto na papierze. Na duży, jak największy okrąg. Cieniutki. Ono się będzie troszeczkę rozrywało gdzieniegdzie. Możecie podsypywać odrobinę mąką, bo ciasto jest naprawdę bardzo kruche. Ale troszeczkę się warto pomęczyć, bo później naprawdę jest bardzo pyszne i delikatne po upieczeniu. I gotowe. Środek smarujemy brzoskwiniowym dżemem. Tak konkretnie. 3-4 łyżki dżemu. Brzegów nie smarujemy. Tylko środek, zostawiając około 3-4 cm dookoła ciasta nieposmarowanego dżemem. Teraz na dżem układamy nektarynki, kawałeczki, dookoła. Mi wystarczyły 3 nektarynki. I gotowe. Teraz zakładamy brzegi ciasta do środka. Możecie pomóc sobie papierem. Ciasto jest bardzo delikatne i musicie uważać, żeby się nie rozerwało. Jeszcze posmarujemy jajkiem roztrzypanym po wierzchu. I posypiemy płatkami migdałowymi. I po owocach, i po cieście. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i będziemy piekli około 40 minut, aż się pięknie przerumieni. Pieczemy z grzałką góra-dół. I gotowe. Możecie jeść je jeszcze lekko ciepłe z gałką lodów waniliowych. Lub jak przestygnie, posypać cukrem pudrem, tak jak ja, i po prostu kroić na zimno. Jest pyszne i bardzo je lubię i robię je z różnymi owocami. Jeśli Wam się podobało, to udostępnijcie mój przepis dalej. Zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby zostać na moim kanale i być na bieżąco z wszystkimi przepisami. Zapraszam Was również na moją stronę Swojskie Jedzonko, tam znajdziecie wszystkie moje przepisy. Do usłyszenia!